Cześć, witam Was na kanale Duszne Opowieści. Jeżeli poszukujecie historii o duchach, które wyskakują z szafy lub o innych prześcieradłach, to nie. Jest to zdecydowanie inne miejsce. Skupimy się tutaj na duchach, na polskich duchach, które występują na naszych ziemiach od wieków. Na początku z całą pewnością największy nacisk położymy na zamki, aczkolwiek z biegiem czasu zobaczycie, że pojawiają się one również w wielu innych miejscach. Dzisiaj wracamy do opowiadania legend dotyczących fortyfikacji, konkretniej zamku Tenczyn w Rudnie. Na początku powinniście wiedzieć, że legendarne początki tego miejsca związane są z inną lokalizacją, a mianowicie z Tyńcem. To właśnie do tego miejsca, do owego Tyńca, już w IX wieku miał przybyć nie kto inny jak Tynek Starża i właśnie tam założyć dla swego rodu gród. Gród nazywany Tyńcem. To właśnie Tynek jest uznawany za praprzodka wielkiego rodu Toporczyków, do którego później zaliczali się również Tęczyńscy, o których będziemy dzisiaj dużo mówić. Jaki jest jednak jeszcze większy związek między Tęczynem a Tyńcem, już tłumaczę. Tynek Starża według legend miał dwie córki. Od ich imion miały zostać stworzone dwie kolejne siedziby rodowe. Kolejno Przeginia i właśnie Tęczyn. Nazwa Tęczyn wzięła się dokładnie od imienia Tęcza. Jej siedziba obronna była doskonale umiejscowiona, ponieważ znajdowała się na najwyższym w okolicy wzniesieniu. Dzisiaj to nazywamy Garbem Tęczyńskim. Co ciekawe, owe miejsce przed tysiącami lat było stożkiem wulkanu. Pozwólcie, że w tym miejscu przytoczę pewną legendę, wyjątkowo nieduszną, ale myślę, że na tyle ciekawą, że chętnie jej posłuchacie. Opowiada właśnie ona o dwóch córkach wspomnianego rycerza. Młodsza, Przeginia, była chudą, jasnowłosą, cichą i dobrą dziewczyną. Brzydziła się broni, nienawidziła wojny, całe dnie spędzała natomiast na dworze u własnego ojca. Dbała tam o ogród, hodowała różnorodne zioła, a także opiekowała się chorymi. Można powiedzieć, że synonimem jej osoby była ofiarność, zwłaszcza dla drugiego człowieka. Druga z dziewcząt, starsza, Tęcza, o której mowa, przypomnę, od której wzięła się nazwa zamku Tęczyn, była totalną jej przeciwnością. Silna, zręczna, czarnooka dziewczyna kochała walkę. Mówiło się, że to jest mężczyzna tylko w skórze kobiety. Stroniła od krosien, od wrzeciona, w głowie była jej tylko służba u własnego ojca. Jej miecz wielokrotnie był krwawy, a kolczuka poplamiona błotem. Gdy tylko wróg, zwłaszcza Niemiec, podchodził pod zamek jej ojca, ona pierwsza biegła, aby stoczyć z nim bój. Chociaż siostry niezwykle mocno się kochały, to równie mocno prowadziły ze sobą spory. Jedna nie potrafiła drugiej zrozumieć, a co za tym idzie, nie było między nimi zgody. Bardzo męczyło to ich ojca, który wpadł na pewien pomysł. Aby się nie kłóciły, odprawił je w dwa różne krańce ziem, by dać im pewnego rodzaju nauczkę. Przeginia dostała dwór nad Wisłą. Otaczały go łąki i żyzne pola. Było też tam pełno łagodnych ludzi, którzy myśleli tylko o pracy i pomocy innym. Tęcza natomiast dostała miejsce nieopodal granicy. Często pod jej bramy podchodzili Niemcy, którzy chcieli ją z tego miejsca wykurzyć. Ona jednak, urodzona w żywiole walki, raz za razem odpychała ich ze swych ziem, czując, że jest w swym żywiole. Stała wówczas rzecz jasna na czele drużyny wojów, którzy ją w tym wspomagali. Obie siostry były niezwykle zadowolone z tego, że nie muszą patrzeć na tą drugą, nie muszą denerwować się, a w zamian tego cieszą się tym, co kochają najbardziej.
Ojciec zaś, który przed ich odjazdem obiecał im, że nie będzie wtrącał się w ich życie, siedział i czekał. Nie jednak na odwiedziny, a na moment, kiedy obie siostry poznają prawdziwego życia. Czas mijał nieubłaganie. Przeginia coraz bardziej napełniała swoje spichlerze, aczkolwiek był pewien problem. Z uwagi na to, że nie miała ona dostatecznej ochrony, bowiem ludzi stworzonych do miecza było u niej bardzo niewielu, zaczęły doskwierać jej najazdy wrogich wojsk, konkretniej niemieckich oddziałów. Najeżdżali oni ich dwór bardzo często, zabijając przy tym spotkanych ludzi i rzecz jasna grabiąc to, co uprzednio przeginia razem z nimi wyhodowała. Tęcza również była szczęśliwa tylko do czasu. Wojowała ile wlezie. Z jednej strony odbijała wrogie ataki, z drugiej natomiast sama w ich kierunku robiła rajdy. W międzyczasie posyłała również ludzi, aby w puszczy polowali na zwierzynę. Problem polegał jednak na tym, że samym mięsem człowiek nie wyżyje, zwłaszcza takim, którego z dnia na dzień jest coraz mniej. To też z biegiem czasu ludzie tęczy zaczęli po prostu głodować. A że nie byli nauczeni pracy w polu, nie potrafili naturalnym sposobem tego problemu rozwiązać. Zarówno przeginia, jak i tęcza ostatecznie podjęły decyzję. Muszą prosić o pomoc ojca, tego samego, który zostawił je w pojedynkę, aby radziły sobie w życiu. Pamiętajmy przy tym, że ten ojciec nie uchodził za czarny charakter, lecz chciał dać im życiową naukę. Nie mogąc patrzeć na to, że Niemcy wciąż uderzają na jej dwór, przeginia skoczyła na koń i ruszyła w podróż do ojca. Traf chciał, że tego samego dnia zrobiła również to tęcza, nie mogąc patrzeć, jak jej ludzie głodują. Obie siostry spotkały się pod bramami zamku ojca i wspólnie, ile sił w koniach, pognały do swojego rodzica. Gdy ojciec je zobaczył, milczał. Zaczęła opowiadać przeginia właśnie o tym, co przed momentem powiedziałem. Że Niemcy, że śmierć, że rabowanie majątku, a przy tym rzecz jasna i pełnych spichlerzy. Słuchała też tego z niedowierzaniem poniekąd również tęcza, która odezwała się zaraz po tym, gdy skończyła mówić jej siostra. Ona prosiła ojca o radę, co robić, ponieważ nie może sobie poradzić z głodem, który zapanował w jej zamku. Ich ojciec tylko się tajemniczo uśmiechnął, po czym dodał: i co ja mam z wami zrobić? Spojrzał na nie łagodnie, a następnie stwierdził, że przecież one same mogą sobie pomóc. Młode kobiety spojrzały ku sobie i wszystko było jasne. Przeginia obiecała, że jeszcze więcej zacznie uprawiać z ludźmi pól, w tym korzystać z tych, których uprawa do tej pory nie była potrzebna, aby podzielić się ze swą siostrą, by jej ludzie nie głodowali. Tęcza zaś obiecała, że ustrzeże tak siostrę, jak i jej ludzi przed wszelkimi atakami ze strony Niemców, delegując raz po raz nowe oddziały pod jej dwór. Gdy usłyszał to ich ojciec, uradował się niesamowicie. Cieszył się bowiem z tego, że obie siostry, nie lubiące się do tej pory, uważające, że poradzą sobie w życiu samodzielnie, w końcu zrozumiały, że ich talenty, owszem różne, to uzupełniają się nawzajem. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej legendzie. Według mnie niezwykle życiowa, myślę, że warto z niej czerpać pełnymi garściami. Wróćmy jednak do zamku Tenczyn. Najwcześniejsze informacje dotyczące jego powstania pochodzą z 1319 roku. To właśnie wtedy tenczyński zamek miał znieść niejaki Jan Nawój z Morawicy, zazwyczaj określany po prostu jako Nawój z Morawicy, wywodzący się z potężnego rodu Toporczyków.
Rzadziej w niektórych źródłach można spostrzec informację, że budowniczym tej twierdzy miał być Andrzej, rzecz jasna Andrzej Tenczyński. Natomiast jako ciekawostkę dopowiem wam to, że tych Andrzejów w tym rodzie to było od groma. Który to miałby być? Czemu akurat on? Sam do końca nie wiem. Dlatego też skłaniam się ku opcji, że to właśnie wspomniany nawój jest odpowiedzialny za wzniesienie zamku Tenczyn w Rudnie. W każdym razie to właśnie tam osiedlili się Tenczyńscy, którzy wzięli swoje miano od tego zamku. Prawdopodobnie od tej legendarnej Tęczy. Pierwszy zapis, który traktuje konkretnie o tym zamku, pochodzi z 1402 roku. Była to wówczas siedziba składająca się z potężnej gotyckiej wieży i przyległych do niej zabudowań. Można zatem powiedzieć, że jak na tamte standardy był to raczej dość nieduży, aczkolwiek wciąż obronny zamek wyżynny. Jak to bywa w tego typu przypadkach, zamek z biegiem lat ulegał rozbudowie, dzięki czemu zyskał miano jednej z najpotężniejszych polskich fortec średniowiecza. Wisienką na torcie niech będzie to, że Tenczyńscy, którzy w nim zamieszkiwali, na trwale wpisali się do historii naszego kraju. Byli oni bowiem bardzo często wojewodami, kasztelanami czy też starostami. Wracając jednak do pierwotnych założeń zamkowych. Gotyckie mury obronne wzniesiono podobnież około 1350 roku. Patrząc na dzisiejszy plan zamku, można zaś określić, że mury obwodowe mają kształt nieregularnego sześcioboku. Noszą one też obecnie znamiona trzech kolejnych etapów rozbudowy. Pierwszy, rzecz jasna, gotycki. Drugi, o którym będziemy mówili też później, był renesansowy. Trzeci zaś, na początku XVII wieku, sprawił, że system obronny wzbogacił się o tak zwane basteje. W XIV wieku w części wschodniej zamku znajdowały się trzy okrągłe wieże, a także jedna kwadratowa, prawdopodobnie najstarsza. Nazywa się ją dziś nawojową i to właśnie ona miała bronić wjazdu do zamku. Historycy przypuszczają, że pochodzi ona z 1319 roku, co pokrywa się z tezą, że to właśnie nawój z Morawicy w tymże roku wybudował zamek Tenczyn. Dostępu do zamku broniła również wówczas zewnętrzna wieża przedbramna, która była zbudowana w formie rondla. To od niej miała prowadzić długa, prowadząca wzdłuż murów obronnych droga. Lepiej jednak, jakbyśmy nazywali to sienią lub też korytarzem, bo ten element architektoniczny został stworzony po to, aby ewentualnym najeźdźcom utrudnić dostanie się do zamku. Logiczne bowiem, że w wąskim, a przy tym bardzo długim pomieszczeniu dużo łatwiej zatrzymać ewentualny najazd niż na otwartej przestrzeni. Wewnątrz murów obronnych jak zwykle znajdował się natomiast dziedziniec, wokół którego znajdowały się dawniej budynki mieszkalne. W północnym skrzydle znajdowały się mieszkania właścicieli zamku. We wschodnim zaś tak zwane komnaty reprezentacyjne, w tym m.in. sala kasztelańska. Przy północno-wschodnim narożniku skrzydła zamku znajdowała się także wieża pełniąca rolę więzienia. Dzisiaj tradycyjnie nazywa się ją Dorotką. Dlaczego tak? Już tłumaczę. Taką nazwę, przyporządkowaną do wspomnianego miejsca, można spotkać w wielu zamkach na ziemi krakowskiej. Genezę jej nazwy wytłumaczy nam Zygmunt Gloger, wybitny etnograf i historyk żyjący na przełomie XIX i XX wieku. To właśnie on w Encyklopedii Staropolskiej tłumaczy tę nazwę przysłowiem: słodko Dorotko, ale gorzko niebogo. Powiedzenie to miało się stosować do pewnej występnej Dorotki,
która odsiadywała karę w jednym z zamków krakowskich. I to właśnie od niej loch, w którym się znajdowała, przyjął taką, a nie inną nazwę. Musiało być to naprawdę coś niezwykłego, skoro jej imię upowszechniło się najpierw w mowie potocznej, a później przeszło jako stały element wieży, w której znajdują się więzienne lochy. Co istotne, jest jeszcze jedna ewentualna, bardziej alternatywna wersja genezy tej nazwy, która jest związana z pewnym polskim królem. Tutaj jednak warto powiedzieć, że jest to tylko legenda, wręcz plotka, ależ na tyle ciekawa, iż według mnie warta przytoczenia. Wspomnianym władcą był Kazimierz Wielki, podobnież niezwykle kochliwy mężczyzna. Chociaż trudno w to uwierzyć, monarcha miał zakochać się w Dorotce, która, no, jakby to powiedzieć, pracowała jako dama lekkich obyczajów, a mimo to trafiła do królewskiego serca. Król podobnież niezwykle się tego wstydził, ale kochał ją bez pamięci. Aby ukryć ten romans, woził, no ja wiem jak to brzmi, woził Dorotkę od zamku do zamku i za każdym razem umieszczał ją w wieży, a następnie, wiadomo, pokryjomu ją odwiedzał. Ta wielka tajemnica była tak publiczna, że wieżę, w której zamykano Dorotkę, zaczęto właśnie nazywać od jej imienia. Stąd też podobnież Dorotki w krakowskich zamkach. Ile jednak w tym prawdy? No cóż, raczej ich o to nie będziemy mieli okazji zapytać. Wracając jednak do samego zamku. W południowym skrzydle znajdowała się omawiana już wcześniej wieża nawojowa, ale też budynek kaplicy. Według ludowych opowieści to właśnie pod tym drugim mają znajdować się rzecz jasna obecnie zasypane tajemnicze podziemia. W nich to mają znajdować się pełne góry złotych dukatów i stosy drogocennych kamieni. Według legendy znajdują się one dokładniej w trzeciej, najgłębszej kontygnacji lochów, właśnie pod dawną kaplicą zamkową. Co jednak ciekawsze, mają strzec ich trzy diabły pod postacią trzech ogromnych czarnych psów. Nimi to, według jednej z wersji, ma zaś rządzić, uwaga, uwaga, król gadów. No cóż, jakbym długo myślał nad wymyśleniem legendy, to z całą pewnością takiej wersji sam bym nie wymyślił. Sami przyznacie, że brzmi dość, powiedzmy, oryginalnie. Podobnież tylko dwa razy do roku można im się przeciwstawić i zabrać część skarbów. Na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Trzeba jednak uważać, bo jak opowiada okoliczna ludność, gdy wybierzesz się nocą do tego zamku, spotkać można cień tajemniczego rycerza. Błądzi on w zbroi pośród ruin, a kto przetnie mu drogę, ten do domu już podobnież nie wróci. Te i inne legendy dotyczące beczek pełnych złota, ukrytych zwłaszcza w lochach, mają swoją genezę zazwyczaj w wieku XIX, kiedy to wiele siedzib możnowładców zostało ostatecznie opuszczonych, a puste siedziby pobudzały fantazje okolicznej ludności. Skłamałbym, gdybym powiedział, że pod Tenczynem nie ma skarbów. Przypomnijmy, że zamek Tenczyn w Rudnie znajduje się na dawnym, wygasłym rzecz jasna wulkanie. Nie powinien zatem dziwić fakt, że w okolicy znaleźć można wiele cennych ametystów i agatów. Wróćmy jednak ponownie do historii zamku. To właśnie tutaj, w salach zamku Tenczyńskiego, miały być prowadzone poufne rozmowy na temat, uwaga, zaślubin królowej Jadwigi i księcia Władysława Jagieły. Zamek w Tenczynie zasłynął również z tego, że byli tutaj zamknięci jedni z najznakomitszych jeńców krzyżackich,
którzy dostali się do niewoli w 1410 roku po bitwie pod Grunwaldem. Jeżeli jesteśmy przy Wielkich Szychach, to czas na Andrzeja Tęczyńskiego. Tak jak mówiłem, u nich Andrzejów było było dużo, a raczej było wielu. Natomiast ten jeden zasłynął tak, że aż stworzono na jego cześć pieśń. I to nie byle jaką. Andrzej Tęczyński, o którym mowa, syn podstolego krakowskiego, uwaga, również Andrzeja Tęczyńskiego herbu Topór, jest dzisiaj powszechnie uznawany za protoplastę rodu, a tu was zdziwię, rodu Rapsztyńskich, herbu również Topór. O jego rodzinnych układach i innych miłosnych obiektach nie będziemy tutaj opowiadać, natomiast serdecznie zapraszam was do moich dwóch materiałów na temat zamku w Rapsztynie i tamtejszych legend. Wracając jednak do naszego Andrzeja. Z takich ciekawszych elementów jego życiorysu można dodać, że był on zagorzałym przeciwnikiem polityki biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, a także uczestnikiem Konfederacji Spytka z Melsztyna. W czasie wojny trzynastoletniej był natomiast jednym z dowódców wojsk polskich. Według jednych z źródeł to właśnie on miał przysłużyć się przy wykupieniu Malborka z rąk zaciężnych wojsk krzyżackich. Nie to jest jednak najciekawsze. Pozwólcie, że przytoczę wam tutaj pieśń, o której mówiłem, a która tyczy się jego, powiedzmy, ostatnich chwil życia. Potem natomiast króciutko postaram się ją wam przełożyć z ichniejszego na nasz, aktualny. Pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego. Inaczej, wiersz o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego, ewentualnie, a jacy to źli ludzie, mieszczanie, krakowianie. A jacy to źli ludzie, mieszczanie, krakowianie, żeby pana swego, wielkiego chorągiewnego, zabiliście, chłopi Andrzeja Tęczyńskiego. Boże się go pożałuj, człowieka dobrego, i że tako marnie szczedł od nierownia swojego. Chciał ci królowi służyć, swą chorągiew mieć, a o chłopi pogębek dali zabić. W kościele ci zabili, na tem Boga nie znali, świątość ni zacz nie mieli, kapłanny poranni. Zabiwszy, rynną i wlekli, na wschód nogi włożyli, z tego mu gańbą czynili. Do wrocławianów posłali, do takich jako i sami, a skarżąc na ziemiany, by im gwałty działali. Wrocławianie im odpowiedzieli, żeście to źli udziałali, żeście się ukwapili, człowieka zabili. Kłamacie, chłopi, jako psy, byście tacy byli, nie stoicie wszyscy za jeden palec jego. Mimaliście, chłopi, by tego nie pomszczono, już ci ich sześć sieczono, jeszcze na ten mało. A ten Waldko Raśćca, ten niewierny zdraźca, z Greglarem się radzili, jakoby i zabić mieli. Pan Krakowski, jego miłość, swoimi przyjacioły, Boże, ja racz uzdrowić, że tego pomścili. Jaki to syn szlachetny Andrzeja Tęczyńskiego, żeć on mści gorąco ojca swego, Boże, i racz pozdrowić ode wszego złego. Amen. No co ja wam powiem, czytając to spociłem się przy tym, jakbym wchodził na czwarte piętro, ale mam nadzieję, że 10% chociaż z tego zrozumieliście. Jako ciekawostkę, taką powiedzmy prywatną, dodam, że mam właśnie flashbacki z pierwszego roku studiów, gdzie takie teksty mieliśmy czytać na roku, może nie codziennie, ale kilka razy w tygodniu jak najbardziej. Amen. Jeszcze raz amen. O co jednak tutaj chodzi? Bo pewnie domyślacie się, że był Andrzej i Andrzeja nie ma, bo go chłopi zaciukali.
Natomiast pozwólcie, że tym razem już, że tak powiem, prozą opowiem wam, jak zakończyło się interesujące życie Andrzeja Tenczyńskiego. W 1461 roku wybierał się on na wyprawę do Prus. Ja wiem, terminologia taka dećko pokręcona, natomiast używając dzisiejszej nomenklatury powiedzielibyśmy, że jechał na Mazury. Nie czuję, gdy rymuje. Tak czy owak, drodzy Państwo, pojechał w tamte rejony, a raczej chciał pojechać i nim to zrobił, oddał płatnerzowi krakowskiemu, niejakiemu Klemensowi, zbroję do wyczyszczenia i naprawy. Był na to przeznaczony konkretny czas, rzemieślnik się tego jednak nie podjął, nie wykonał zleconej pracy, przez co Andrzej mocno się zdenerwował, tutaj duży cudzysłów, bo chłopa nawymyślał, a potem dotkliwie pobił. Biorąc pod uwagę kontekst, że szlachta z mieszczanami nie żyła wówczas zbyt dobrze, była to iskra, która wznieciła cały pożar. Zamiast udać się ze skargą na dwór królewski, aby Andrzeja ukarać, mieszczanie sięgnęli po to, co akurat mieli przy boku, a co mogło być bronią, dopadli uciekającego już wówczas przed nimi Andrzeja Tenczyńskiego i, uwaga, w kościele Dominikanów, gdzie powiedzmy według średniowiecznej tradycji krzywda człowiekowi nie miała się stać, brutalnie zamordowali. To jednak nie koniec historii, ponieważ czyn ten potraktowano jako podniesienie ręki na uprzywilejowaną wówczas szlachtę. Przedstawiciele szlachty, nie powiem, że się zdenerwowali, raczej byli wściekli, że ktoś ośmielił się zabić jednego z nich, nawet po takim czynie, którego Andrzej się dokonał, w związku z czym sąd sejmowy, który obradował nad tą całą sprawą w Korczynie, ja bym to nazwał takim procesem pokazowym, skazał raczej losowych, ale niech będzie, 6 znacznych mieszczan krakowskich na karę śmierci. Wśród nich był sam burmistrz Krakowa, 2 radnych, 3, tak jak mówię, totalnie losowych ludzi z szeroko pojętego pospólstwa. Wyrok wykonano, a szlachta się cieszyła, że mieszczaństwu nie uszło na sucho to, że zabili jednego z nich. Czy jednak ten burmistrz, czy radni, czy przypadkowi ludzie mieli coś z tym wspólnego, śmiem wątpić. Natomiast kozła ofiarnego trzeba było wytypować i padło akurat na nich. Skoro mówiliśmy tutaj o, nie powiem pięknej, raczej dość mało dzisiaj zrozumiałej pieśni, to warto też powiedzieć, że zamek w Tenczynie gościł swego czasu takie persony jak Mikołaj Rej czy Jan Kochanowski. Co by nie powiedzieć, wiek XVI był dość gorącym pod względem wydarzeń, to tutaj w 1547 roku miały odbywać się narady spiskujących możnowładców, którzy sprzeciwiali się małżeństwu Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. Tu też kilkanaście lat później, w 1570 roku, oczywiście około, Jan Tenczyński podjął decyzję o rozbudowaniu zamku. W ten też sposób Tenczyn stał się zamkiem renesansowym, wręcz rezydencją z charakterystycznymi krużgankami. Warto też nadmienić, że w 1574 roku jeden z właścicieli Tenczyna był bliski polskiej korony niedługo po tym, gdy z Polski uciekł, otwieramy duży cudzysłów, najlepszy polski król, cudzysłów zamykamy, a mianowicie Henryk Walezy. Na przełomie XVI i XVII wieku zamek Tenczyn został wzmocniony fortyfikacjami bastejowymi, nazywanych przez niektórych historyków bastionami. Dlaczego, to już nie będę wchodził w takie szczegóły. Najistotniejsze jednak to, że były one wielokondygnacyjne, miały liczne strzelnice, mogły flankować ogniem dostęp do zamku, konkretniej do wałów i murów. To właśnie na nich miały znajdować się też piękne renesansowe attyki.
Kolejne lata to już niestety czasy potopu szwedzkiego. Szwedzi zamek w Tenczynie zajęli bez oporu, napadli i zgrabili. Przetrząsnęli praktycznie każdy zakamarek tej twierdzy, ponieważ szukali skarbu koronnego. Według plotek miał on być bowiem właśnie tutaj ukryty, w zamku Tenczyn. Mowa tutaj konkretnie o kosztownościach, które miały być wywiezione z Krakowa tuż przed jego kapitulacją. No jak się domyślacie, skarbu nie znaleziono, być może to stąd wywodzą się też wcześniej opisane legendy dotyczące ukrytego skarbca. Natomiast Szwedzi jak to Szwedzi, no cóż, ukradli wszystko inne, co tylko dało się z tego zamku wynieść. Po splądrowaniu natomiast, jak to po szwedzku, co już powoli się przyzwyczajamy do tego, puścili całą posiadłość z dymem. Według podań miało wówczas zginąć naprawdę wielu ludzi. Nie ma co zatem się dziwić, że taka tragedia odcisnęła się na psychice okolicznych mieszkańców. Mówi się, że kiedy zbliża się pełnia księżyca, mury nagle ożywają. Słychać wówczas hałas, szczęk żelaza, krzyki, jęki, a także przejmujący kobiecy płacz. Wówczas to z wieży nabojowej mają wydobywać się ogromne płomienie, a spośród nich niewiasta, która wzywa pomocy. Cały ten spektakl ginie dopiero wtedy, gdy w pobliskim klasztorze, podobnież w Czernej, o świcie obudzą się dzwony. Chociaż mówimy tutaj o wieku XVII, to tak naprawdę do końca tego zamku, do końca jego świetności został raptem krok. W 1683 roku umarł podobnież ostatni potomek tego rodu Tenczyńskich, konkretnie Jan, a w wieku XVIII, dokładniej w 1768 roku, cała posiadłość przeszła w zapomnienie. Głównie przez to, że od pioruna pojawił się tutaj pożar i niestety zniszczył to, co Szwedzi nie zdołali. Owszem, były podejmowane próby odnowienia tego zamku, ale dopiero na początku XX wieku, potem zaś już po wojnie. To tyle, jeżeli chodzi o zamek Tenczyn w Rudnie. Mam nadzieję, że te historie, i duszne, i nieduszne, przypadły Wam do gustu. Piszcie w komentarzu to, o czym chcielibyście tym razem usłyszeć, a także pamiętajcie, że na kanale jest też druga seria, bazująca na relacjach widzów, skupiająca się na wszelkich paranormalnych wydarzeniach. Na ten moment to z mojej strony tyle. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.